Mam na imię Radosław, od 17 lat jestem w małżeństwie. Razem z moją żoną Moniką mamy 5 dzieci tu na ziemi, 4 w niebie. Powiem krótko o moim pochodzeniu. Mój ojciec był niewierzący, moja mama katoliczka. I tak naprawdę dzięki niej zostaliśmy z rodzeństwem ochrzczeni. Przystąpiliśmy do sakramentów pierwszej komunii świętej, bierzmowania. Ale moją przygodę z Kościołem zakończyłem właśnie po bierzmowaniu. Przestałem chodzić do kościoła, korzystać z sakramentów. Kościół mi nie był do niczego potrzebny. Księży uważałem za pasożytów, którzy tylko ogłupiają ludzi i którzy wyciągają od nich kasę. Miałem jasny plan na życie, skończyć studia, zdobyć dobrą pracę, ustawić się w życiu. Uważałem, że wówczas będę szczęśliwy. I konsekwentnie realizowałem ten plan punkt po punkcie. Ale wcale nie byłem szczęśliwy, wręcz przeciwnie, byłem w coraz większej ciemności. Kiedyś myślałem, że mogę uwierzyć w Boga, jeżeli doświadczę czegoś spektakularnego, nadprzyrodzonego, czegoś, czego nie byłbym w stanie wyjaśnić sobie prawami fizyki. Ale dzisiaj wiem, że Pan Bóg działa w naszym życiu poprzez wydarzenia, fakty, poprzez osoby, które nam daje na naszej drodze. Nawet jeżeli wówczas tych faktów czy wydarzeń w danym momencie nie rozumiemy. I tym konkretnym faktem, tą osobą była moja obecna żona Monika, która nie wiem, co widziała wówczas we mnie w takim nieszczęśniku, ale faktem jest, że dzięki niej po 14 latach powróciłem do kościoła. Oczywiście był to pewien proces, natomiast z uwagi na brak czasu tutaj będę mówił w dużym skrócie. Jednym z elementów tego powrotu do kościoła była spowiedź życia u jednego z wędrownych prezbiterów, dzięki któremu na nowo odkryłem wagę i moc sakramentu pokuty pojednania. Przez te 20 lat, kiedy jestem w kościele, miałem okazję spotkać wielu wspaniałych ludzi konsekrowanych, kapłanów, zakonników, zakonnice. I niektórzy z nich są mi dzisiaj bliżsi niż rodzeni bracia. Dzięki temu, że jestem w kościele, mogłem pojednać się z moim ojcem, wybaczyć mu i prosić go o przebaczenie za to, jakie sądy miałem wobec niego przez wiele lat, jak mnie i moich braci traktował, kiedy byliśmy dzieci. I wiem, że to nie było o moich własnych siłach, tylko dzięki zmartwychwstałemu Jezusowi Chrystusowi. Bo ja o własnych siłach, z moim egoizmem, szukaniem wygód, szukaniem świętego spokoju, nie byłbym w stanie tego zrobić. I też dzięki Jezusowi Chrystusowi mam odwagę wielokrotnie prosić moją żonę o przebaczenie, często na kolanach za to, jakim jestem mężem, że jestem egoistą, że często wycofany z życia rodzinnego. I też wielokrotnie świadkami tych naszych pojednań były dzieci. Też dzięki Jezusowi Chrystusowi miałem tą odwagę, żeby moje dzieci prosić się o wybaczenie, że nie jestem takim ojcem, jakim zawsze by chcieli mieć, jakiego zawsze by chcieli mieć. I te pojednania są bardzo ważne, bo tak jak jest napisane w Piśmie Świętym, niech nad waszym gniewem nigdy nie zachodzi słońce. To znaczy, żeby się pojednać jeszcze przed końcem dnia, bo tak naprawdę nie wiemy, czy jutro się obudzimy. Wielu ludzi spoza kościoła ma takie postrzeganie chrześcijan, że są to albo ludzie, którzy są wiecznie smutni, którzy mają te 10 przykazań, które ich ograniczają, jakieś nakazy, zakazy kościelne, albo że są zupełnie odjechani od rzeczywistości, że tylko kontemplują pisma. Sam miałem często takie postrzeganie chrześcijan. Ale przekonałem się, że Pan Bóg daje nam wolną wolę, że te 10 przykazań to jest tylko drogowskaz, natomiast tak naprawdę do nas należy decyzja. I my, jako rodzina chrześcijańska, nie różnimy się specjalnie od innych rodzin. Też mamy swoje radości, smutki, problemy wychowawcze, problemy małżeńskie. Jedyne, co nas odróżnia, to to, że chcemy, aby Jezus Chrystus był na pierwszym miejscu w naszym życiu. Tak jak pisał święty Augustyn, jeśli Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko na właściwym miejscu. I czy nam się to udaje? No oczywiście nie zawsze, ale chrześcijanin to jest ktoś taki, kto zawsze powstaje po upadkach. Ja też wielokrotnie doświadczam, kiedy upadam, kiedy jestem niewierny wobec Boga, że tak naprawdę Pan Bóg nie chce mojej zguby, że On nie czeka tylko, kiedy się potknę, żeby mnie ukarać, ale mnie szuka, pragnie mojego nawrócenia. Tak jak Jezus, dobry pasterz, który się cieszy bardziej z tej jednej owcy, która się zagubiła i odnalazła, niż z tych 99, które zostały w zagrodzie. I jest oczywiście wiele rzeczy, których jeszcze nie rozumiem, na przykład dlaczego Pan Bóg zabrał tą 4 dzieci. Głęboko w to wierzę, że będzie kiedyś nam to objawione, ale
wiem jedno, że Pan Bóg pragnie naszego szczęścia już tutaj na ziemi, że chce, żebyśmy mieli ten przedsmak nieba już tutaj, chociażby uczestnicząc w Eucharystii, żebyśmy już tutaj na ziemi dążyli do świętości. Ja mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem szczęśliwym, spełnionym. Na koniec chciałem pozdrowić moją żonę Monikę. Dziękuję Ci, Moniczko, że jesteś, bardzo Cię kocham. Dziękuję Ci za Twoją miłość, za ten cud macierzyństwa. Dziękuję też Panu Bogu za nasze dzieci, za Tobiasza, Benedykta, Różę, Wacława, Deborę. Jestem przekonany, że gdybyśmy te kilkanaście lat temu nie zaprosili tak na serio Pana Jezusa do naszego życia, to nie mielibyśmy tylu dzieci. Kocham Was bardzo. Pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem.